Dzień dobry, witajcie z tej strony Ola. Odpalamy kolejny odcinek programu Miejska Lista. Jak dobrze wiecie, w tym programie nigdy nie jestem sama, tylko zawsze mam jakiegoś zacnego przewodnika z danego miasta. Kto to dzisiaj będzie? Wspina się tutaj do nas. Ale on jest silny, ale on jest męski. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Witam. Ja przedstawiam oficjalnie, ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Łukasz Wdowiak, znany w internetach jako Lukas TV. Tak. Łukasz, nie możesz się doczekać tego dnia z nami? Oczywiście, nie mogę się doczekać. Już czekałem w nerwach cały czas, tylko kiedy ten czas nadejdzie i teraz wam mogę pokazać to miasto. Gdzie teraz jesteśmy w ogóle? Teraz jesteśmy, to jest Plac po Farze. I tutaj różne takie spotkania się odbywają. Tutaj w ogóle kiedyś był kościół, można go będzie tam zobaczyć. Taka miniaturka jego jest, jak to kiedyś wyglądało. No i za nami jest znak, taka ikona lubelska, czyli zamek. Tam byli królowie. Dzisiaj nie wiem, kto mieszka. Może ty będziesz kiedyś mieszkać, może ja. To zależy. Może. Teraz wydaje mi się, że na ten moment na pewno mieszka tam jakaś biała dama, bo zawsze, kiedy pojawia się zamek, to zawsze jest legenda o białej damie, która tam straszy. Nie ma u was tej legendy tutaj, czy nie słyszę? Biała dama, tak. Tak mi się wydawało. Bardziej białe myszki, ale to. Może białe myszki. No dobrze, to gdzie teraz sobie przejdziemy? No to lecimy przez Stare Miasto i dalej i zobaczymy, co się będzie działo. Co ci mogę pokazać? No, ja już się nie mogę doczekać, nasi widzowie również, to lecimy. Więc teraz jesteśmy na Starówce, jak każde miasto lub większość miast w Polsce mamy Starówkę, także i tu w Lublinie. Świdnik podobno ma też wybudować sobie Starówkę. Tu wydarzają się takie różne kulturalne wydarzenia, na przykład jednym z takich najbardziej znanych to jest Karnawał Sztuk Mistrzów. To jest fajna impreza. Tak, nawet jeden chłop tam już ćwiczy do tego karnawału. To jest takie wydarzenie, gdzie pojawiają się różni magicy, osoby typu tańczące na linie, chodzące na jednej nodze albo na dwóch. Z ogniem. Tak, i różne takie są pokazy właśnie. No i tutaj jest takie serce tego spotkania. No ja muszę przyznać, że tutaj te budynki wyglądają naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze kilka odnowią i to będzie wyglądało rewelacyjnie. No, zobaczymy. No dobrze, ale... Oprócz tego to tutaj jeszcze są lokale różne, tak, gdzie można sobie coś zjeść. No mówiłeś, żeby właśnie, że powiesz, gdzie można zjeść, gdzie można się napić, czyli tutaj dobrej lemoniady się napijemy. No tak, dobrej lemoniady. A powiedz mi, czy ty jako człowiek mieszkający tutaj przychodzisz tak tu z własnej woli, czy jednak mieszkańcy to miejscówki mają gdzie indziej? No tak, czasem z własnej woli, czasem koledzy mnie prowadzą, ale to zależy o której godzinie. No ogólnie to przychodzę, bo lubię to miasto. To jest takie klimatyczne miejsce, fajnie jest tutaj posiedzieć ze znajomymi. No i możemy iść dalej. No jeszcze widzę w oddali Bramę Krakowską, to musimy jeszcze tam zaliczyć. Pójdziemy do bramy. Dzisiaj Lukas TV jest naszym przewodnikiem w Lublinie. Zwiedzamy sobie to fantastyczne miasto. I teraz gdzie dotarliśmy? Teraz dotarliśmy do Deptaka, a za nami jest Brama Krakowska. Dlaczego Krakowska? Bo z Krakowa. I przyprowadzili ją właśnie z Krakowa specjalnie. Aha. Tam robią wszystkie bramy. I gdybyśmy... Ty gdybyś nie miała chłopaka, a ja gdybym nie miał kobiety, byśmy się poznali na Tinderze, to właśnie w tym miejscu byśmy się spotkali, to byłaby nasza pierwsza randka. Bo tutaj wszyscy się spotykają, tak jak różne miasta mają swoje takie miejsce spotkań. Tak, to są takie miejsca, takich randewu. W Warszawie chyba to Rotunda jest na przykład i nie wiem, co tam teraz jest. Gdzieś pod Pałacem Kultury, no, na przykład. To tutaj, gdy się umawiasz ze znajomymi, to gdzie się umawiamy? Pod bramą. I wszyscy tu się umawiają, zresztą teraz nawet sobie czekają ludzie. Obok nas też jest ratusz i tutaj codziennie o 12 wychodzi chłop, który gra na trąbie, Hey Now. Powiedziałbym ci coś więcej, skąd się to wzięło i dlaczego tak, ale niestety słaby byłem z biologii. W każdym razie codziennie o 12 można sobie tutaj posłuchać. Nie, ja sugeruję, że to jest chłop, który przywiózł tą bramę krakowską. No, i był w Krakowie, tak usłyszał Hey Now i po prostu dlatego teraz tak tu gra. Minęliśmy. Mogło tak być, prawda? Mogło tak być. To co, lecimy dalej. Deptakiem, hopsa. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym zaczęła się moja filmowa przygoda. To jest w ogóle takie miejsce, do którego mam duży sentyment. Na przykład tutaj obok jest jubiler,
gdzie kiedyś chciała mnie razem ze znajomymi zgarnąć policja, bo myśleli, że chcemy ukraść tego jubilera, bo byliśmy ubrani w dresy. Ja robię takie filmy na przykład, że jestem przebrany za dresiarza i jeden z znajomych miał tam kominiarę i po prostu chcieliśmy rozmawiać z ludźmi. No tak, no i co? No nie można sobie postać pod jubilerem, więc przyjechała policja na przykład i ogólnie zawsze w tym miejscu sobie stawałem, gdzie jest tam koziołek. Okej. I tam była ustawiona kamera, ja tutaj właśnie podchodziłem i zawsze mi się to miejsce kojarzy. Wkręcałeś. Tak, tu było właśnie super. To jest takie moje miasto, jak ja chodzę, widzę te uśmiechniętych ludzi, te uśmiechnięte buzie, te uśmiechy, to wszystko. No to jest wspaniałe po prostu, co mogę więcej dodać? Ale co, przepraszam, ci przerwę, ale wiesz, robisz te pramki powiedziałam, przepraszam, chodzi oczywiście o pranki, podjudzasz tych ludzi i tak dalej. Zdarzyło ci się, że dostałeś gdzieś tutaj w Lublinie w łeb? No, fajnie by było to, gdybym coś w końcu dostał od kogoś. Czy chciałbyś zrobić choć taki prank, że uwaga, uwaga, Lukas TV w końcu dostał w łeb? No nie, ja zawsze to jest tak, że to polega na tym, żeby druga osoba się śmiała. Nigdy nie podejdę, nie wiem, wezmę loda czy bitą śmietanę i ci walnę w twarz albo coś takiego, żebyście się rozpłakała. To zawsze jest w tym pozytywne kontekście, oszustwo. Żeby było... Nie oszustwo, tylko po prostu coś, żebyś ty się zaśmiała i żeby widz też miał z tego radochę. Okay. Albo ewentualnie, żebyś się zdziwiła i pomyślała na przykład, matko, co za gość, co on zrobił, to było coś takiego dziwnego. A nigdy w stylu, że no, jak on mnie wkurzył, jak tak może być, to absolutnie nie. Jak on potraktował tego człowieka. Tak, zawsze musi być to w pozytywnej atmosferze, żeby było fajnie, miło i oboje, żebyśmy mieli z tego radochę, a nie tylko ja i ha, 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 ten drugi gość to oczywiście byłby wkurzony. Tak właśnie jest, jak na YouTubie sobie odpalacie Łukasza, to robicie wszyscy hihi. No dobrze, Łukasz, gdzie teraz dalej będziemy ruszać? Lecimy dalej, tam jest fontanna. Też jest takie miejsce właśnie charakterystyczne do Lublina. A później Aus, gdzie spotykają się studenci. Świetnie, no to idziemy. Za nami, a teraz gdzie dotarliśmy? Dotarliśmy do najbardziej popularnego kąpieliska w Lublinie, czyli fontanny na Placu Litewskim. To bardzo ciekawe, ponieważ tutaj jest tu napisane zakaz kąpieli. To jak to jest? Ale to dotyczy tylko osób powyżej 18 roku życia. Jeżeli ktoś jest młodszy, to może się tu kąpać, jak widać, ale gdybyś ty się chciała wykąpać, to niestety sam sprawdzałem. Próbowałeś, gdyż, tak, no właśnie. Kiedyś próbowałem i mnie pogoniła stąd Straż Miejska, więc jakaś dyskryminacja starsza. Bardzo przykra informacja, bo jednak miałam nadzieję, że tutaj się dzisiaj wykąpiemy, no ale trudno, to co, lecimy dalej. No lecimy dalej! Miejska lista prosto z Lublina, oto nasz fantastyczny przewodnik, gdzie nas teraz zabrałeś, o czym będzie mowa? Jesteśmy na najbardziej groźnej ulicy w Lublinie, czyli ulica Lubartowska, kiedyś była. I strach było tutaj chodzić nocą, gdybyś miała cokolwiek przy sobie i szła nocą, to byś to na pewno straciła, nie tylko zęby. Chociaż w moim przypadku to nic takiego się nie wydarzyło. No i ale słyszałeś, znałeś kogoś, komu się tu kiedyś tak, stało. Słyszałem, że tak się rzeczy się kiedyś zdarzały, teraz raczej jest w miarę spokojnie i nie ma się czego obawiać. A oprócz tego przejeżdża za nami, co można zobaczyć, trolejbus, trajluś taki. W Warszawie są tramwaje, czyli takie traktory na szynach, a u nas są trolejbusy. To są takie autobusy, które mają takie pałąki i kiedyś były tylko na prąd, teraz to jest takie wymieszane, że mają i prąd, i paliwo. No, to jest taka jedna z cech charakterystycznych, bo chyba tylko trzy miasta. Tak, chyba tylko trzy miasta w Polsce mają. Chyba Trójmiasto chyba? Tychy? Tak, Tychy, no i Lublin. I Lublin. Dokładnie tak. I jeździ się przyjemnie, cicho, takimi autobusami. Są to takie... Mają one... Na przykład jeden z nich ma taką długą linię, że przyjeżdża z samego końca miasta na drugi koniec miasta, taki trolejbus, więc mają takie bardzo długie linie. I kiedyś, aby kierowca mógł jechać tymi liniami, to często się tak zdarzało, że te pałąki spadały, musiał on wychodzić. Afera. Ta afera, musiał je znów nakładać na te linie, nie zawsze trafił, a to prąd poleciał i babcie się wkurzały, że spóźniały się do lekarza. A to korek, bo stoi na środku, tak. Okej. Okay. No teraz to już wszystko jest takie nowoczesne, automatyczne, wystarczy, że wciśnie guzik, może jechać i bez tych pałąków, i z tymi pałąkami. A gdyby jeszcze kogoś interesowało, to na przykład, o tam niedaleko jest
Muzeum Cebularza. A co, cebularz jest stąd? Cebularz jest z Lublina. To jest takie nasze regionalne danie. To gdyby ktoś nie wiedział, to cebularz to jest taka bułka jakby, mięciutka, z cebulą. Tak, bo cebula bije w sercu większości Polaków i mamy, to jest typowe takie polskie i regionalne danie. No dobrze, to bardzo Ci dziękuję za tą część. My teraz ruszymy dalej, ale może nie będziemy zdradzać, gdzie naszym widzom. Tego dowiecie się już za chwilę w kolejnej części programu Miejska Lista. To co, idziemy. Tam? Miejska Lista na antenie SKTV wciąż trwa. Dzisiaj jesteśmy w Lublinie, a Łukasz teraz postanowił nam pokazać betonowe pole. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To miejsce jest miejscem spotkań studentów i całego życia studenckiego. My mówimy na to AOS, ale oficjalnie to całe miejsce wokół nazywane jest kampusem OMCS-u, czyli jednej z lubelskich uczelni. Ale dlaczego to AOS? No po prostu, bo krócej lepiej się mówi. I gdy już jest lato, robi się coraz cieplej, studenci mają więcej czasu, to sobie tu wychodzą, spotykają się, robią grille i tutaj odbywa się po prostu takie miejskie życie. Jeżeli ktoś jest studentem, to zawsze tutaj był. Tutaj zresztą za nami są akademiki, gdzie studenci mieszkają i mają tutaj blisko, żeby przychodzić. Fantastycznie, to jest wszystko w jednym miejscu, taki kompleks. No tak, tak, wszystko w jednym miejscu właśnie, żeby mieli tutaj blisko przychodzić i nigdzie daleko później nie wracać. I tu się to wszystko odbywa. Ja też tutaj często przychodziłem, jak byłem studentem. Studiowałem przez rok. Takie dobre uczelnie mamy, że w rok nas uczyli. Filologię rosyjską. I co, jednak stwierdziłeś, że ten rosyjski to nie jest to? No tak, stwierdziłem, że za dobrze uczą i ja też tak, no nie w tą stronę może, więc spróbuję coś innego. Ale przez ten rok pokorzystałeś. Tak, da. Niemnożkę ja umiem mówić po rosyjskim języku. O, proszę. A ty umiesz? Rozumiesz coś? Może umiesz coś powiedzieć? Coś tam gawarit po ruski język. Ja uczyć ruskowo język trigoda. A, proszę. W szkołu. To my możemy niemnożkę pogawarić po rosyjskim języku. Ja też do końca życia znam wiersze Gopsia, ale już kiedyś go opowiadałam, więc może tym razem nie będę się tak popisywać. To co, idziemy jeszcze dalej ten kampus tutaj zwiedzać? Co no jeszcze możemy zobaczyć? Lecimy dalej. Zobaczymy, co jest to zwiedzenie i pokazanie. Czyli rozumiem, że to ta chatka Żaka. Tak, to jest ta chatka Żaka. Czyli takie co? Miejsce kulturalne, gdzie spotykają się Żacy i nie tylko. Ogólnie tutaj odbywają się czasem różne koncerty. Ma siedzibę swoją między innymi radio UMCS-u, telewizję UMCS-u. Tutaj mi się też zdarzyło grać na przykład koncerty. Odbywają się czasem różne kabarety, ogólnie takie wydarzenia kulturalne. Czyli wciąż utrzymujemy tutaj wersję, że na miejscu jest dosłownie wszystko. Wszystko jest, wszystko co potrzeba do szczęścia. Będąc tutaj studentem, nawet nie trzeba do centrum jechać na bibę. Tutaj lepsze biby, prawda? No pewnie, tam na miejscu. Dobra, to możemy pójdziemy poszukać jakiejś biby gdzieś w tamtym kierunku, a za chwilę widzimy się z powrotem w Miejskiej Liście. Idziemy. Miejscówka w programie Miejska Lista prosto z Lublina. Łukasz, gdzie nas teraz zabrałeś? Jesteśmy teraz na osiedlu LSM-y. To miejsce jest tak zwane wąwozem. Okay. Jest to takie jedno z najbardziej zielonych miejsc w Lublinie. I w ogóle dzielnica LSM-y to jest, można powiedzieć, najbardziej zielone osiedle, gdyż tutaj są też wyjątkowe bloki. Nie są one tak jak teraz się stawia, że jeden przy drugim zamknięte osiedla, tylko na przykład jeden blok sobie tutaj stoi, drugi tam. No nie, no tutaj nawet z tego balkonu widok tutaj na to zielone, no coś wspaniałego. No tak, prawie jak w ogródku. Jakby mieć taką działkę, to tutaj też można widzieć sobie wszystko. Fajnie jest tutaj też w zimie. Tak, fajnie jest w zimie. Chyba na sankach, tutaj dobrze się jeździ. Tak, w czasach, gdy jeszcze był śnieg, to właśnie tu są takie pagórki i można było sobie zjeżdżać, a obok niedaleko jest takie wyjątkowe miejsce, jakim jest plac zabaw i zaraz Ci je pokażę. Wyjątkowy plac zabaw? Idziemy!
dotarliśmy do rakiety. Rzeczywiście prezentuje się rewelacyjnie. Skąd w ogóle ten pomysł? Ta rakieta wzięła się stąd, aby upamiętnić lot Jurij Gagarina w kosmos. No i właśnie na cześć tego wydarzenia sobie teraz tutaj stoi. Możesz też spróbować nią polecieć, zobaczysz za kącie. Gdzie z nią dolecę? Gdzie z nią dolecisz? Ale oczywiście, że dolecę w krainę marzeń. Przyznam szczerze, że uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, że ona wciąż tutaj stoi, bo te wszystkie dookoła rzeczy widać, że są nowe, a zjeżdżalnia odnawiana, a nie, że ktoś po prostu zdecydował, że to wywalamy. No tak, to był tak, też taki okres wtedy, że właśnie były popularne loty w kosmos, no i chyba jedna z tych rakiet po prostu tu została. Czeka, aż ktoś wystartuje. Czeka na ciebie, to leć. Oczywiście, a to ja się poczuję jak dziecko, to jeszcze gofra. No dobra. Zjemy potem jeszcze gofra? Tak jak dziecko. To super, no to ja lecę, a potem zjeżdżam. Leć. Och, jaki to jest wspaniały widok. Dziękuję bardzo. Słodka jesteś, ale jeszcze trochę złodkości ci nie zaszkodzi. Najsłynniejsze gofry w tym mieście od pani Ireny. Podobno nic w ogóle z nimi się nie może równać od 87 roku. Pani Irena już po 70 jest, ale zrobiła. Nie, no coś wspaniałego. Czy już mogę jeść? Możesz jeść. No to nie, no to z serdecznymi pozdrowieniami dla pani Ireny. Ja jeszcze w sumie nie zaczęłam jeść, a już coś czuję, że powiem, że 10 na 10. Pycha. Pyszniutkie. Dodam, że chyba pierwszy raz w życiu jem gofra w mieście, które nie jest nadmorskim miastem. Bo gofry zawsze się je nad morzem, ale te w Lublinie oczywiście, że polecamy. To co, śmigamy jeszcze dalej. Gdzieś? No lecimy dalej. Dobra, to będziemy sobie jeść i zaraz do was wracamy. Zdecydowanie na początku muszę zaznaczyć, że wciąż oglądacie program Miejska Lista na antenie SK TV i wciąż jesteśmy w Lublinie, ale teraz Łukasz zabrał nas gdzie? Do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie cofnęliśmy się w czasie. Jesteśmy w przedwojennym miasteczku. Tutaj w ogóle w tym skansenie, w którym jesteśmy, jest takich kilka regionów, które pokazują regiony Lubelszczyzny. Mm-hmm. I to jest właśnie takie przedwojenne miasto, gdzie można zobaczyć, jak to kiedyś wszystko wyglądało. No wygląda to naprawdę fantastycznie. Jeszcze tak ładnie tutaj pachnie. Pachnie taką starocią, ale nie wiem, jak to ja uwielbiam ten zapach. Myślałem, że ci chodzi o te zwierzęta. Nie, są tutaj też zwierzęta, więc mam nadzieję, że uda nam się jakiegoś zwierzaka pogłaskać. O co, idziemy tutaj zwiedzać. No idziemy, eksplorować. Pokażemy. Chodźmy. Ja się tutaj czuję fantastycznie. Cisza i spokój. A ze wsi jesteś? Nie, ale miałam babcię na wsi, więc każde wakacje na wsi spędzałam, więc ja wiem, co jest. Czaję się tutaj, żeby nakarmić tego osobnika. Jestem właśnie ze wsi, dlatego cię tu zabrałem, bo czuję się tutaj tak jak w domu. I to jest w ogóle moje takie ulubione miejsce. Uważam, że każdy, kto przyjeżdża do Lublina, to musi odwiedzić w skansen. Jest tutaj taki spokój, jest dużo przyrody, domków takich, które kiedyś były, na przykład są takie domki, w którym moja babcia mieszkała i będąc tutaj, właśnie widząc taki dom z drewna, to wyobrażam sobie, jakbym wchodził do mojej babci i tak w środku wszystko jest idealnie, w dodatku są zwierzątka, więc idealne miejsce, żeby się wychillować, tym bardziej, że to jest w mieście, więc nie jest daleko. Nie trzeba nigdzie daleko jeździć, jak jesteście na weekend w Lublinie, to bardzo łatwy sposób można tutaj po prostu wpaść. Tak, jest tyle rzeczy do zwiedzania, do obchodzenia, więc że cały dzień można na to poświęcić, więc jeżeli ktoś chce potwierdzam. Wychillować się, lubi przyrodę, no to niech wpada tutaj po prostu do Muzeum Wsi Lubelskiej i
może sobie kostkę pogłaskać. Albo nakarmić, ja zaraz spróbuję to zrobić. Przede wszystkim ja tylko chciałam powiedzieć, że my po prostu z czasów szkolnych jesteśmy przerażeni, kiedy słyszymy o wycieczce do skansenu. I ten skansen na pewno odczarowuje te złe wspomnienia, bo on jest naprawdę fajny. Mój drogi Łukaszu, bardzo ci dziękuję za fantastyczny dzień z tobą, za fantastyczny dzień w Lublinie. Mam nadzieję, że ty się z nami też dobrze bawiłeś. No oczywiście. Wy ze mną, ja z wami. To była transakcja wiązana. Tak. Wszyscy odchodzą zadowoleni. Ważne, że my się dobrze bawiliśmy, a reszta to nas nie interesuje. Więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów SKTV. Żegnamy się z wami z Lublina. I do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Miejska Lista. A ja idę spróbować tutaj oszukać osobnika. I ciekawe, czy będzie uciekał, czy jednak weźmie. Patrz, ta jest super trawa. Ona jest świetna. Ja dla ciebie... O, elegancko.